Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych, choć ten materiał będzie wyjątkowy, ponieważ jego intencja jest nieco inna. Sprawa chłopca, którą dzisiaj opowiem, ujrzała światło dzienne niedawno, rok temu. Wcześniej były tylko niewielkie wzmianki w lokalnej prasie zaraz po tych wydarzeniach oraz jeden artykuł w gazecie tematycznej. Ujrzała światło dzienne za sprawą autorki podcastów Tropiciele Zbrodni oraz Poszukiwacze Zaginionych. Anna kontaktowała się z osobami bezpośrednio związanymi z tą sprawą i stworzyła najbardziej pełne jak do tej pory opracowanie tej historii. Oczywiście mój materiał powstał w porozumieniu z nią i po części na jej prośbę, ponieważ najważniejsze jest, żeby informacje na ten temat dotarły do jak największego grona osób. Liczę, że dzisiejszy odcinek potraktujecie z jednej strony jako apel do żyjącego być może gdzieś 32-letniego dzisiaj Czesława Tomaszkiewicza, przez wszystkich nazywanego Darkiem, a także jako apel do Was. Być może ktoś z Was albo ktoś, kogo znacie, jest w posiadaniu informacji, które pomogą w rozwikłaniu tej smutnej zagadki. Niestety, mimo upływu czasu, faktów dotyczących zdarzenia z 1996 roku jest wciąż niewiele. Jeśli więc chcielibyście posłuchać o tej historii z moich ust, to zapraszam do oglądania. Czesław Tomaszkiewicz urodził się 18 lipca 1989 roku w Choszcznie, mieście w północno-zachodniej Polsce, które wtedy należało do województwa gorzowskiego. Dzisiaj jest to teren województwa zachodniopomorskiego. Miasto jest położone na Pojezierzu Choszczeńskim, nad jeziorem Kluki. Zarówno ojciec chłopca, Marian Jaroszewicz, jak i jego matka, Halina Tomaszkiewicz, posiadali już dzieci z poprzednich związków, ale Darek był pierwszym i jedynym wspólnym dzieckiem pary. Z nieznanych powodów chłopiec otrzymał nazwisko po swojej mamie. Dzieciństwa chłopca z pewnością nie można zaliczyć do najszczęśliwszych. Jego ojciec był permanentnie bezrobotny i z tego co wiadomo nadużywał alkoholu. Mama pracowała dorywczo i towarzyszyła partnerowi w alkoholowych imprezach, choć zdaniem sąsiadów bardzo kochała syna. Rodzina mieszkała w Choszcznie przy ulicy Mickiewicza 14, w małej kamienicy na pierwszym piętrze. Mieszkanie składało się ze skromnie urządzonego pokoju z piecem węglowym, w którym spali rodzice, oraz kuchni, w której ustawiony był tapczan dziecka. Siostra Mariana Jaroszewicza wspomina ten dom jako biedny, ale czysty. Z powodu słabości rodziców do alkoholu zdarzało się, że rodzina i sąsiedzi pomagali w utrzymaniu ich dziecka, przynosząc żywność i ubrania. Często brakowało w domu nawet artykułów pierwszej potrzeby. Darek był drobnej budowy, miał ciemne włosy, ciemne oczy. Delikatnie się jąkał oraz zawsze miał trochę zachrypnięty głos. Większość wolnego czasu chłopak spędzał poza domem na zabawie z rówieśnikami. Często także zbierał butelki po śmietnikach, które później wymieniał na drobne i kupował sobie lody oraz słodycze. Bardzo szybko musiał się usamodzielnić, ponieważ wiedział, że rodzice nie będą w stanie spełnić wszystkich jego potrzeb. Miał jednak bardzo dobre serce. Jego koleżanka z dzieciństwa, Ania, podkreślała, że zawsze gdy Darek miał drobne, to zapraszał ją na lody. Dodatkowo był wyjątkowo otwarty, bardzo chętnie zawierał nowe znajomości, nawet z przypadkowo poznanymi osobami. Chętnie opowiadał o sobie i o swojej rodzinie. Uwielbiał również chodzić do przedszkola. Tam miał zapewnione posiłki, zabawki, opiekę oraz kontakty z rówieśnikami. Nie mógł także doczekać się 2 września 1996 roku, kiedy miał pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Podobno miał już kupiony plecak, zeszyty i piórnik, ale niestety los miał dla niego inne plany. Kilkaset metrów od ulicy Mickiewicza znajduje się jezioro Kluki, nad którym większość okolicznych mieszkańców spędzała wolny czas, zwłaszcza w lecie. Oprócz plaży był tam również plac zabaw dla dzieci, chętnie odwiedzany przez mieszkańców. 9 sierpnia 1996 roku, w wyjątkowo upalny piątek, Darek jak zwykle wyszedł z domu rano. Było gorąco, dlatego miał na sobie tylko kąpielówki. Tego dnia bawił się z 5-letnim Tomkiem nieopodal sąsiadującego z jeziorem zagajnika, który mimo, że nie był duży, był wyjątkowo gęsty. Mieszkańcy nazywali to miejsce Małpiakiem albo Miejską Górką. Przez las prowadziły dwie drogi pod górę, jedna asfaltowa, a druga piaszczysta. To miejsce było głównie uczęszczane przez właścicieli psów, ponieważ dzieci, z uwagi na panujące ciemności, bały się tam wchodzić.
9 sierpnia Darek podczas zabawy z młodszym kolegą, najprawdopodobniej chcąc mu zaimponować swoją odwagą, powiedział, że wejdzie sam do lasu, żeby udowodnić, że nie ma tam nic strasznego i że nic mu się nie stanie. Poprosił jednak kolegę, żeby zaczekał na niego przy wejściu. Po kilku minutach 5-letni Tomek zaczął wołać Darka, jednak gdy nie otrzymał żadnej odpowiedzi, odczekał jeszcze kilka minut i podjął decyzję o powrocie do domu. Jakiś czas później Darek podobno był widziany z powrotem na plaży, jednak po drugiej stronie tego zagajnika. Tam spotkał swoją koleżankę Anię, która spędzała czas nad jeziorem ze swoimi rodzicami i bawiła się z rówieśnikami. Następnie Darek spotkał również swoją ciotkę, siostrę taty, panią Agatę, która zapytała, z kim tam przyszedł. Chłopiec miał powiedzieć, że przyszedł z wujkiem, który czeka na niego na skraju lasu. Po pewnym czasie oddalił się i ciocia była pewna, że wrócił do domu. Później tego dnia 7-latek faktycznie pojawił się w domu, ale przyszedł tam tylko na chwilę. Poprosił mamę o kanapkę oraz jutowy worek potrzebny do zabawy. Nie jest pewne, o której godzinie chłopiec spotkał ciotkę, a o której przyszedł do domu. Wiadomo tylko, że bardzo się spieszył i wybiegł, jak tylko mama dała mu worek. Darek zazwyczaj wracał do domu na kolację, kiedy zaczynało się ściemniać. Tym razem jednak tak się nie stało. Wieczorem rodzice chłopca zaczęli wypytywać sąsiadów, czy któryś z nich widział Darka i jeśli tak, to gdzie i o której. Ale niestety nikt nie był w stanie przedstawić pomocnych informacji. Następnie rodzice przeszukali okoliczne podwórka i nawet udali się nad jezioro, ale nigdzie nie było ich syna ani śladów jego obecności. Postanowili więc zgłosić zaginięcie na policję. Niestety, ze względu na to, że kolejne 2 dni były wolne od pracy, to zgłoszenie nie zostało od razu przyjęte, choć poszukiwania rozpoczęto następnego dnia rano. Przyjęto zgłoszenie dopiero 12 sierpnia 1996 roku, czyli 3 dni po tym, jak 7-latek ostatni raz był widziany. Trzeba także podkreślić, że sprawa nigdy nie znalazła się w rejestrze osób zaginionych i do dzisiaj nie udało się ustalić, dlaczego. W trakcie krótkiego śledztwa nie udało się również ustalić, czy faktycznie na Darka ktoś czekał przy lesie. Warto przypomnieć, że 7-latek był bardzo otwarty, łatwo zawierał nowe znajomości i także bardzo często do różnych dorosłych osób, na przykład znajomych swoich rodziców, do sąsiadów albo zupełnie nowo poznanych dorosłych osób mówił wujek i ciocia. Dlatego możliwe, że ten mężczyzna, ten wujek, którego miał na myśli, to była po prostu osoba, którą spotkał przypadkowo w okolicy lasu. Pani Agata, ciocia zaginionego, do dziś nie może sobie darować, że nie była bardziej dociekliwa, że słowa chłopca, że ktoś czeka na niego na skraju lasu, nie wzbudziły w niej większego niepokoju. Jeśli wierzyć plotkom, policja podobno znalazła i przesłuchała domniemanego mężczyznę, stwierdzając, że nie ma on związku z zaginięciem dziecka. Nigdy jednak nie podała jego danych personalnych żadnemu z członków rodziny. Wieści o zaginięciu chłopca szybko rozeszły się po lokalnej społeczności. Większość osób sądziła, że 7-latek utopił się w jeziorze. Zbiornik został przeszukany przez nurków, ale nic tam nie znaleziono. Następnie okolice tego jeziora zostały przeczesane z pomocą psów tropiących, ale w żadnym z tych miejsc psy nie złapały tropu. Z jednej strony to było rozczarowujące, ponieważ policja cały czas znajdowała się w punkcie wyjścia, jednak z drugiej strony brak dowodów na obecność 7-latka w okolicy akwenu dawał nadzieję na to, że Darek nadal żyje. Policja skupiła się na przesłuchiwaniu świadków, zarówno tych, którzy zgłosili się sami na posterunek, oraz losowych mieszkańców okolicy. Z uzyskanych informacji udało się ustalić, że podobno 7-latek był widziany w sklepie w towarzystwie starszego, niezidentyfikowanego mężczyzny i ten mężczyzna miał trzymać go za rękę. Żaden ze świadków nie zapamiętał jednak, żeby chłopiec miał przy sobie worek. Inni świadkowie twierdzili, że widzieli 5-latka niosącego worek, idącego samemu, a jeszcze kolejni twierdzili, że widzieli ojca Darka, jak jechał na rowerze i miał przez ramię przewieszony worek, w którym ewidentnie coś się znajdowało. Śledczy dotarli także do jeszcze innych świadków, którzy z kolei w dniu zaginięcia słyszeli głośną libację w mieszkaniu rodziców 7-latka. Ktoś nawet słyszał, jak matka krzyczała do ojca, że nigdy mu tego nie wybaczy. Wiadomość o zaginięciu 7-letniego Czesława Darka Tomaszkiewicza dotarła do lokalnych mediów, a równolegle ciocia chłopca, pani Agata, rozwieszała wszędzie ogłoszenia, które podobno były regularnie zrywane. Ciocia starała się wykorzystać wszystkie sposoby na dotarcie do prawdy.
kilkukrotnie kontaktowała się nawet z jasnowidzami, ale i to nie dawało żadnego rezultatu. Wielu mieszkańców Chosztna mocno zaangażowało się w poszukiwania Darka, jednak mijały kolejne dni, a następnie tygodnie i wydawało się, że nie udaje się zbliżyć nawet odrobinę bardziej do rozwiązania tej sprawy. Mieszkańcy zaczęli także obawiać się o bezpieczeństwo swoje i swoich pociech. Obawiano się, że w okolicy może grasować niezidentyfikowany sprawca i że kolejne dzieci mogą paść jego ofiarą. W okolicy krążyły różne pogłoski. Mówiono o nieszczęśliwym wypadku, o właśnie porwaniu przez nieznajomego, ale jednak najbardziej popularną teorią wydawała się ta oskarżająca rodziców. Zaczęły krążyć pogłoski o tym, że podczas jednej z libacji 7-latek mógł zostać popchnięty na piec, w wyniku czego odniósł śmiertelne obrażenia. Inne pogłoski mówiły z kolei o tym, że został sprzedany przez własnych rodziców, żeby dostać zastrzyk gotówki. Ciotka chłopca podczas rozmowy z autorką podcastu Tropiciele Zbrodni podkreśliła, że oczywiście nie można wykluczyć żadnej z tych teorii, ale jej zdaniem jest mało prawdopodobne, żeby sami rodzice chłopca zrobili mu cokolwiek celowo. Oczywiście rodzina nie była idealna, jednak wszystkie osoby, które znały ich osobiście, wiedziały, jak bardzo, zwłaszcza matka, kocha swojego syna. Z drugiej strony pani Agata przyznała, że przez kilka lat Halina była poddawana terapii psychiatrycznej w związku z zaburzeniami depresyjnymi. Pod tamtym podcastem poświęconym Darkowi pojawiło się kilka komentarzy od osób twierdzących, że są mieszkańcami Chosztna, które pisały, że w domu 7-latka często odbywały się imprezy i słychać było krzyki, a dziecko chodziło po ulicach głodne i zaniedbane. Jednak ile głosów, tyle opinii i wersji. Oficjalnie nie zgłosił się jednak żaden świadek, a policja starała się pracować na podstawie znikomych poszlak i domysłów. Między innymi dokładnie przeszukano mieszkanie rodziny chłopca, w którym znaleziono ślady krwi, które, jak się potem okazało, należały do Mariana Jaroszewicza, ojca Darka, który kilka dni wcześniej miał się ponoć skaleczyć. Wkrótce, ze względu na brak poszlak, sprawa ucichła. W 1998 roku ukazał się jedynie krótki artykuł w gazecie Reporter, a mama chłopca pojawiła się raz w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ale ani po artykule, ani po wystąpieniu w telewizji nie zgłosił się nikt, kto udzieliłby jakichkolwiek informacji, które pomogłyby w ustaleniu nowych faktów. Przez kolejne lata niestety niewiele się zmieniło. Wszelkie działania, jeśli w ogóle jakiekolwiek były podejmowane, to miały praktycznie wyłącznie lokalny zasięg. Sprawa Darka nie zaistniała również w internecie, a to właśnie on w takich przypadkach wydaje się najczęściej niezawodny. Najsmutniejsze jest także to, że ten przypadek z jakiegoś powodu nie figurował w żadnym rejestrze ani bazie danych organizacji zajmującej się takimi sprawami, czyli na przykład Fundacja Itaka. Dopiero w zeszłym roku, dzięki działaniom ciotki Darka, pani Agaty oraz Anny Strzelczyk, czyli autorki tamtego podcastu, sprawa wreszcie została nagłośniona. Choć oczywiście nie da się już cofnąć czasu i nadrobić tego całego czasu, tych lat, które zostały stracone. Napawa nadzieją jednak fakt, że teraz pojawiły się nowe możliwości, nowe techniki i technologie, którymi dysponuje policja i istnieje realna szansa na to, że nawet 25-letnie sprawy doczekają się swojego rozwiązania, jednak do tego potrzeba wiele cierpliwości, empatii i zaangażowania. Podobno w 2018 roku pani Halina Tomaszkiewicz, matka zaginionego chłopca, została wezwana na komendę, gdzie miała zostać poddana badaniu wariografem. Informacje te nie są potwierdzone, jednak według doniesień przed badaniem kobieta miała rzekomo wypytywać, na czym polega takie badanie, co może stwierdzić, oraz podobno miała ubiegać się o zaświadczenie lekarskie, które uniemożliwiałoby poddanie ją badaniu. Te informacje podała jedna z jej sąsiadek. To, co jednak jest pewne, to że ostatecznie nie doszło do takiego badania, ponieważ pani Halina niedługo wcześniej zmarła w szpitalu. Ojciec Darka, Mariusz Jaroszewicz, zmarł 8 lat wcześniej, w 2010 roku, czyli 14 lat po zaginięciu syna. Tym samym pani Agata została jedyną żyjącą rodziną chłopca, dlatego tym większą odpowiedzialność czuje, żeby zapobiec zapomnieniu i może doprowadzić sprawę do końca. Na swoim koncie na Facebooku zamieściła niedawno jedno z posiadanych zdjęć Darka z dołączoną prośbą o pomoc. Reakcja internautów ją zaskoczyła. Wiele osób udostępniło wizerunek chłopca i pojawiły się komentarze, jakoby chłopiec żył, tylko nie życzył sobie kontaktu z rodziną.
Inna osoba przesłała nawet zdjęcie mężczyzny, którego rysy mogły odpowiadać podobiźnie Darka z okresu dzieciństwa. A co więcej, mężczyzna nie tylko mieszkał zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zaginięcia, ale również miał przypominać Mariana Jaroszewicza, czyli ojca dziecka. Ostatecznie okazało się jednak, że data urodzin mężczyzny wykluczała możliwość bycia poszukiwanym Czesławem Tomaszkiewiczem. Z pewnością pomocne byłoby stworzenie portretu na podstawie dostępnych fotografii, przedstawiającego to, jak Darek może wyglądać teraz, w wieku 32 lat, jednak jak do tej pory nikt nie podjął się takiego zadania. I mimo największego jak do tej pory rozgłosu, sprawa nadal pozostaje bardzo mało znana i dopóki tak będzie, to szanse na jej rozwiązanie pozostają raczej nieduże. Mam więc nadzieję, że ten materiał pozwoli na podniesienie świadomości na temat tej historii. Myślę, że jest to największa zaleta posiadania takiej platformy, jaka akurat mi się trafiła. Jeśli więc są wśród Was osoby, które dysponują jakimiś informacjami na ten temat, o których dzisiaj nie powiedziałam, najlepiej, jeśli będą to informacje, które są pomocne dla rodziny lub policji, to proszę, żeby skontaktowały się najlepiej bezpośrednio z policją, choć oczywiście, jeśli wolą ze mną, to do mnie również możecie napisać, na przykład na maila i ja postaram się, żeby te informacje trafiły w odpowiednie ręce. Myślę, że w całej tej sprawie najbardziej boli fakt, że zaginęło małe dziecko, które od początku dźwigało brzemię słabości swoich rodziców. Musiało samotnie walczyć o każdą chwilę beztroski, o każdy uśmiech i zainteresowanie innych. Na ten moment los, który go spotkał, nie jest znany i nie można także wykluczyć możliwości, że Darek nadal żyje, teraz już jako dorosły mężczyzna. Może nie zdaje sobie sprawy ze swojej przeszłości. Może na przykład faktycznie został porwany i wychował się w innej rodzinie. Teraz, po 25 latach, każda odpowiedź byłaby lepsza od żadnej i tej nieznośnej niepewności. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego wyjątkowego i ważnego dla mnie odcinka. Komentarze oczywiście pozostają otwarte na Wasze przemyślenia, informacje i sugestie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!